Trwa inwestycja polegająca na przebudowie przejść dla pieszych na ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. Po obu stronach ulicy jednocześnie trwa też wymiana chodnika, co spotkało się z krytyką wielu internautów. O konieczności poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej nr 1 oraz przedszkola nr 5 dyskutowano już od dawna. Znaczenie tej inwestycji wzrosło wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Kościuszki, Sportowej, Łąkowej i Daszyńskiego, wprowadzającą ograniczenie wjazdu w ulicę Sportową pojazdów o masie powyżej 7 ton. W konsekwencji doprowadziło to do wzrostu natężenia ruchu na ulicy Łąkowej, będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 449. Tym bardziej więc władze powiatu ostrzeszowskiego ucieszyła informacja o otrzymaniu 80% dofinansowania do inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie w rejonach tych dwóch przejść dla pieszych. Ulica, ta chodniki już dawno wymagały modernizacji. Cieszę się ogromnie, że wykonawca, którym podpisaliśmy umowę jeszcze w ubiegłym roku, wszedł na tę budowę dość wcześnie, bo jest przynajmniej szansa na szybką jej realizację. Od dawna mieliśmy sporo sygnałów takich, które mówiły o tym, że ten odcinek właśnie pomiędzy przedszkolem a szkołą i generalnie ta okolica wymaga naprawdę pewnych przedsięwzięć związanych właśnie z poprawą bezpieczeństwa. Wraz z rozpoczęciem prac pojawiło się wiele głosów krytyki. Internauci wskazywali, że prace toczą się jednocześnie po obu stronach ulicy Łąkowej. Płytki zerwane, wszystko rozkopane, przejść nie ma jak. Nikt nie pomyślał, żeby może najpierw wykonać jedną stronę, a następnie zrobić drugą, tak aby piesi mogli się przemieszczać bez przeszkód. Jak mają się teraz dostać dzieci do szkoły podstawowej nr 1 lub kupujący na targowisko miejskie, tego nie wiadomo. Pozostaje albo brnięcie przez piach, albo jakaś droga okrężna. Zastanawia tylko pytanie, kto wydał zgodę na taki sposób wykonania robót, bo ze sztuką realizacji tego typu inwestycji nie ma on nic wspólnego. Taki komentarz ukazał się w mediach społecznościowych na profilu Obywatelski Ostrzeszów. Podobnych głosów było jednak znacznie więcej. No, wypada mi przeprosić za te utrudnienia, bo rzeczywiście prowadzenie takiego zadania po dwóch stronach ulicy stwarza określone problemy komunikacyjne dla pieszych, może mniejsze dla pojazdów. Ale z drugiej strony powiem też, cieszę się, że to tak szybko idzie, ponieważ mamy problem nieco inny obecnie przy realizacji inwestycji z umowami podpisanymi w ubiegłym roku. Ogromny wzrost kosztów materiałów powoduje, że niektórzy wykonawcy odstępują od wykonania zadań. Starosta podkreśla, że prace są już mocno zaawansowane. Zakończą się najpewniej w kwietniu, mimo że wykonawca zgodnie z umową ma czas do 30 czerwca. Poza wymianą chodnika wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych, a także zamontowane zostaną radarowe wyświetlacze prędkości i nowe oświetlenie, a także oznakowanie. Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowej i Sportowej kosztować będzie 470 tysięcy złotych.